No dziś jadę tutaj do Opery Leśnej, nie? Stoi, nie, patrzę, z górki było, stoi Nyska, nie? Napisane jest... No, jak to na Nysce, nie? Na py, policja, nie? Jadę, no to jakiś zobaczyłem, teraz tak wężykiem, nie? Wyskoczył taki młody, zasadniczy taki, wyskoczył, tak pomachał. No to ja po hamulcach, nie? Odkręcam szybę, nie? A on mówi, dzień dobry, kontrola drogowa, dokumenty proszę. A ja mam tak. Wszystkie? A on mówi, ha! Mówi, kierowca pił! Co ty, kurde, głupi jesteś, czy co? Żebym się zabił, tak? A on mówi... A on mówi tak. Proszę ze mną do radiowozu. Zara, moment, tylko te paski podplątuję. Idziemy do tego radiowozu, a tam drugi, taki młody, nie? Oni chyba pierwszy raz służbę mieli dzisiaj. Nocną, tej. No idziemy do tego radiowozu, on tak wchodzi, przede mną wpadł, mówi, Stefan, mamy gościa, juhu! Zadowolony. No ale żeby się sprawiedliwości stało zadość, nie? Dali mi ten, te bloczki wyjęli, dają mi, mówi tak, Wadelu, to jest probierz trzeźwości, proszę dmuchać. Przepraszam bardzo, co to jest? No to jest probierz trzeźwości, inaczej się to nazywa balonik. Znaczy, przepraszam, z tego co pamiętam, nie? To balonik ma troszkę inny kształt. A wie, proszę nie dyskutować, proszę dmuchać. Przepraszam bardzo, ale ja się brzydzę, nie? Ale w tą rureczkę, a w to szklane, a proszę bardzo, no nie ma problemu, nie? Dmucham, nie? Przepraszam, ja już nie mogę, może troszkę kolega teraz. Proszę nie robić jaj. Proszę dmuchać. No proszę bardzo, no nadmuchałem, nie? Nic nie wykazało, on tak patrzy, ogląda ten probierz, nie? Patrzy i mówi, Stefan, daj ten drugi, bo ten zepsuty, no. Dali mi ten drugi, nie? Biorę. No tak. Proszę, kierowca dmucha. No co wy się, kurde, jaja robisz jeszcze, co? Co to jest mordę? Replay? Ja do roboty jadę, nie? Proszę dmuchać, nie dyskutować. Proszę bardzo. Nadmuchałem tego drugiego, nie? Znowu nic nie wykazało. On tak patrzy. Mówi, to kierowca nic nie pił? Kurde, tłumaczę się już 15 minut, żadnej kropelki, no. No to czemu kierowca tak dziwnie mówi, no? Trzeba od razu zapytać, no. Bo ja, proszę pana, to już od dziecka tak mówię, no. No właśnie, to jest tak, że mi się to nie podoba we mnie, że się człowiek ciągle wygłupia. I tak, ja rezygnuję, ja nie chcę, bo to jest zły zawód, który sobie wybrałem. No jak można traktować poważnie zawód, że człowiek dotyka, całuje, obściskuje obcą kobietę, a dziecku powiedział, że do pracy idzie? Tak, no, to jest poważny zawód? Potem żona mówi, gdzie, z kim ty się całujesz? No za ty głupi, ja przecież koleżanka z pracy, nie? No i tak na każdym kroku, no. W ogóle mi się to nie podoba. Potem jeszcze wiecie, co mi się nie podoba? Alkohol w tym kraju mi się nie podoba. Znaczy to, że 98% ludzi była, jest albo będzie pijanych, no. Słuchajcie, w tym kraju tylko chorzy nie piją. Miałem dwóch sąsiadów, nie? Z lewej i z prawej. I oni tak... Jeden taki zawsze ogolony, do pracy chodzi, nie? Kulturalny, pachnący. A drugi tak by ze śmietnika wyszedł. A obydwaj piją, nie? Spotykają się, mówi... Stefan, jak ty wyglądasz? A bo mnie, kurde, ta moja stara do domu nie chce puścić, bracie. Ja rozumiesz, wiesz, tak po śmietnika, trochę po piwnicy. A mnie tam, bracie, zawsze puszcza. Ty, a jak ty to robisz? Normalnie, stary, rozumiesz? Rozbieram się do naga na klatce schodowej. Przecież nie zostawi mnie gołego, żeby sąsiedzi widzieli, nie?
Dzwonek, bracie, drzwi się otwierają, bracie, ja te ciuchy sru, bracie, i za ciuchami i już jestem w domu, nie? Ty kurde, to ja tak zrobię, wiesz? No to zrób. Za tydzień się spotykają, ten jak był brudny, tak jest brudny, nie? No jak, zrobiłeś? No zrobiłem. No jak? No tak mi kazałeś, no. Rozebrałem się do naga, bracie. Drzwi się otworzyły, bracie. To ja te ciuchy sru, bracie. A tu, bracie, dzwonek. Drzwi się zamknęły i tramwaj odjechał.